A propos obserwacji, przypomnę taką, pan docent na pewno to świetnie pamięta, leżała u nas chora przeniesiona z neurologii i z takim nie bardzo sprecyzowanym schorzeniem, praktycznie umierająca, i ona miała zbiórkę moczu, padało słońce i ten mocz zrobił się czarny i ona miała porfirię, pamięta pan? Tak. Rozpoznane dlatego tylko, przez lata była nierozpoznana, że słońce padało, ostre słońce, to było lato i ten mocz pod wpływem tych ściemniał, bo tam są takie związki, które zmieniają kolor pod wpływem słońca. W ten sposób kobiety rozpoznaliśmy. Ale ja miałem same niewolnice, które wszystkie podglądały i wszystko wiedziały lepiej ode mnie. I dzisiaj jest tak samo, to tylko prawda. Dzisiaj oni wiedzą lepiej o maszynach, a wtedy oni wiedzieli lepiej o chorych. Bo na słowo daję, przecież ja popatrzę na tych wszystkich moich studentów, nie studentów, a stażystów, tych różnych profesorów. Przecież same profesory z tego wyrosły. Przecież ja ich niczego nie uczyłem. Kazałem im o 10 chodzić do kina, bo mi się nudziło z nimi. A tym niemniej te 20 minut, co oni byli ze mną, nie więcej, bo ja miałem zajęcia wtedy o 10. Zajmowała się pięknymi dziewczynami. Wiesz, ale ty siedziała, tyś nie mogła, bo ona musiała napisać historię choroby. Do 6 wieczór. Ktoś musi coś robić. Tak,